Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam oprogramowanie routera od TP-Linka model TLR605. Jest to gigabitowy router VPN z serii SafeStream MultiWAN. MultiWAN dlatego, że można podłączyć 4 porty WANowe, 4 niezależne łącza internetowe, oczywiście z opcją load balancera. Dodatkową funkcją taką wyróżniającą to urządzenie jest to, że działa w systemie OMADA, czyli można za pomocą zintegrowanej platformy kontrolować, administrować, konfigurować wszystkie access pointy, które macie w swojej firmie. No i oczywiście posiada serwer VPN-owy. Jest to serwer, który pozwala na 20 połączeń LAN-to-LAN, 16 połączeń OpenVPN, 16 połączeń L2TP oraz 16 połączeń PPTP. I jest to nie tylko klient VPN-owy, ale przede wszystkim router VPN-owy. Takie jedno małe urządzenie, a dość dużo zastosowań. No dobrze, w takim razie bez zbędnych szczegółów logujemy się do konfiguracji. Po zalogowaniu widzimy panel, w którym to panelu mamy informacje o dostępnych przede wszystkim wersji oprogramowania, dacie systemowej. Mamy dostęp też do informacji o łączu WANowym. Zobaczcie, ja w tej chwili mam skonfigurowane dwa WANy. Pierwszy z portów to WAN, następnie cztery następne porty to WAN LAN do przełączenia. Za chwilkę zobaczycie, gdzie można przełączyć te porty. I piąty port to już port przełącznika, port switcha. Tam już nic więcej nie możecie na nim skonfigurować, jeżeli chodzi o połączenia WANowe. W zależności od tego, ile łączy WANowych włączycie, tak tutaj pojawią się te wszystkie łącza, dostępne adresy. Zobaczcie, ten akurat to łącze nie jest jeszcze podniesione, to jest podniesione. No i mamy statystykę zużycia parametrów takich jak procesor czy pamięć tego urządzenia. System status, teraz możemy traffic statistics sobie kliknąć. Tutaj mamy pełne statystyki prędkości wysłanych danych do LAN-u, do WAN-u, czyli takie typowe statystyki. Możemy sobie to podzielić na konkretne adresy IP. Teraz zobaczcie, opcja network. W opcji network mamy już możliwość skonfigurowania na przykład WAN-u. I teraz sama konfiguracja, przełączenie portów z LAN na WAN odbywa się poprzez zaznaczenie danego portu w ten sposób. Zobaczcie, jeżeli klikniemy Save, to będzie zapisana konfiguracja. Możemy oczywiście główny port WANowy również wyłączyć. W ten sposób zostawiamy. Następnie klikamy na WAN i tutaj już możemy sobie dostosować sposób połączenia tych naszych WANów. Czy ma być to dynamiczny adres IP, czy ma być na przykład połączenie statyczne PPOE, L2TP czy PPTP. Tu jest WAN na LAN, dokładnie to samo. No i w zależności od tego, ile tych WANów byśmy teraz mieli, czyli jeżeli tutaj skonfigurujemy kolejny WAN i jeszcze jeden, to w tyle zakładek się tutaj pojawi. Każde połączenie WANowe możemy skonfigurować osobno. Zobaczcie, tutaj nie ma połączenia, więc status jest niepodłączony. Tutaj połączenie jest, więc mamy wszystkie dane podane. Następnie mamy opcję LAN. W opcji LAN standardowo możemy sobie ustawić naszą adresację. No to będzie miało potem konsekwencje w DHCP serwer, gdzie możemy sobie, gdzie ustawiamy znowu swoją podsieć. Możemy ustawić DNS-y i tych DNS-ów możemy całkiem sporo poustawiać. DHCP client list i adres reservation, czyli możemy sobie dodać, zobaczcie, dodać konkretny MAC adres do adresu
IP, czyli może inaczej nawet IP przypisać do konkretnego MAC adresu, do konkretnego urządzenia. Dobra, MAC, tutaj mamy zarządzanie MAC-iem. Ale jest to adres MAC urządzenia. Każdy port, czy to WAN, czy LAN, ma swój adres i teraz możecie go sklonować, możecie go podmienić. To akurat bardzo fajnie działa w każdej wersji urządzeń TP-Linka. Tak, TP-Link tutaj ma faktycznie ten moduł zawsze dopracowany. To nawet w mniejszych routerach domowych sprzed wielu, wielu lat ta funkcja fajnie działała. Dobra, switch. Tutaj możemy sobie ustawić mirror port. I teraz jeszcze jedna rzecz. Każda funkcja na pierwszy moment jest wyłączona. Najpierw musicie te funkcje powłączać. I to jest dobre, ponieważ na start nie obciążają te wszystkie funkcje urządzenia. Bo nie z każdej opcji chcecie skorzystać. Więc jeżeli router startuje już ze wszystkimi włączonymi opcjami, to tak na dobrą sprawę zużywa sporo pamięci i procesora. A tutaj włączacie tylko te funkcje, które chcecie. Dobra, można zrobić mirror port. Zobaczcie. Następnie możecie każdy port włączyć lub wyłączyć i ustawić dodatkowo negocjacje albo ustawić ręcznie tryb połączenia. Prędkość połączenia, może tak. No i port status. Tutaj widzimy, które porty są podniesione, a które nie. Tutaj możemy stworzyć sobie VLANy. Jak widzicie, ja już się troszeczkę tymi VLANami pobawiłem. To służy do tworzenia VLANów. No i znowu add. I możemy, zobaczcie, nadać sobie ID VLANu, nazwę, otagować porty. Oczywiście możemy wszystko pousuwać. Dobra. Preferences, IP group, tutaj możemy zarządzać adresami IP, przypisywać je do grup, do portów. Następnie time range. VPN IP pool. I service type. Tutaj możemy również dodawać ważne dla nas, słuchajcie, usługi, protokoły, porty. Pełna konfiguracja. Transmission. NAT. Tutaj mamy praktycznie konfigurację NATa wirtualnych serwerów. Zobaczcie. Oczywiście każdą z tych opcji konfigurujecie w zależności od tego, czy ją potrzebujecie, czy nie. Port triggering. NAT TMZ. I tablice ALG. Dobra. W zależności od tego, którą funkcję tutaj włączycie, takie opcje zabezpieczeń pojawią się później w firewallu. Następnie bandwidth control. I tutaj mamy możliwość kontrolowania przepustowości. To już jest, słuchajcie, przygotowanie do load balancera. Mamy kontrolowanie przepustowości danych przesyłanych do internetu. Możemy sobie tę przepustowość ograniczyć w stosunku do konkretnych grup czy portów. Czy nawet usług. Czyli tutaj mam ograniczenie przepustowości. Tak, żeby, że tak brzydko powiem, nie zarżnąć sobie łącza. Session limit. Tutaj słuchajcie, jeżeli włączycie tą opcję, możecie ustawić limit sesji,
po którym po osiągnięciu którego po prostu zostaną przyblokowane kolejne sesje. Tutaj trzeba uważać, słuchajcie, bo z tymi sesjami bywa tak, że jedno połączenie, takie jak na przykład YouTube, potrafi tych sesji nawiązać bardzo dużo. Więc no, tutaj naprawdę z tą opcją trzeba ostrożnie, bo możecie wyciąć internet akurat tym pracownikom, którzy potrzebują tego internetu. Session monitor. Tutaj monitorujecie sesję, wykorzystanie. Zobaczmy. Jeżeli włączę tą opcję, to powinien się pojawić mój komputer, aczkolwiek ja teraz praktycznie niemalże nie korzystam z internetu. Aczkolwiek, słuchajcie, to też nie jest do końca tak, bo Windows gdzieś tam różne opcje sobie konfiguruje, łączy się z internetem, więc to też nie do końca jest tak. No ale teraz mi żadnych sesji z mojej strony nie wykrywa. No dobra. Load balancing. I to jest opcja, którą chciałem Wam pokazać. Teraz możemy sobie włączyć load balancer z dwoma jakby obostrzeniami. Albo włączymy routing zoptymalizowany pod kątem aplikacji, albo routing taki balansujący na podstawie przepustowości na portach. Niestety, słuchajcie, tutaj akurat w tym rozwiązaniu TP-Linka nie ma możliwości większej konfiguracji tego load balancera. No, niektóre routery dają większą możliwość, na przykład przekierowania konkretnych portów, czy konkretnych połączeń, czy nawet konkretnych adresów IP, czy usług na wskazane przez Was wyjście WAN-owe. Tutaj niestety takiej opcji nie macie. Tutaj działa pełen automat. Co też w sumie nie jest złym rozwiązaniem, bo jeżeli nie chcecie aż tak bardzo ingerować w load balancing, tylko chcecie po prostu dynamicznie to porozdzielać się ten ruch, to nadmiar możliwości konfiguracyjnych może Was pogrążyć i spowodować, że sobie możecie z pewnymi opcjami nie poradzić. Tutaj praktycznie rzecz biorąc nie ma rzeczy, której byście sobie nie poradzili. Zobaczcie. Bardzo proste, intuicyjne. Dobra, link backup tutaj możecie sobie skonfigurować. Łącze backupowe, czyli łącze główne to powiedzmy ten nasz WAN, a łącze backupowe w razie awarii powiedzmy WAN na LAN 1 i opcję przełączenia, kiedy takie przełączenie ma nastąpić. No i online detection. I tutaj macie weryfikację połączenia. Routing. Słuchajcie, tutaj możecie skonfigurować routing statyczny. To jest akurat standard w routerach. Praktycznie każdy router ma możliwość skonfigurowania routingu statycznego. Przechodzimy do opcji Firewall. Tutaj mamy, słuchajcie, i tutaj, słuchajcie, mamy kilka możliwości zabezpieczenia naszej sieci. Możemy włączyć ochronę przed spoofingiem. Dodatkowo możemy zezwolić tylko na pakiety pasujące do wpisów IP MAC Binding, czyli tablicy IP MAC. I możemy wysyłać pakiety GARP po wykryciu ataku ARP. No, słuchajcie, wszystkie te opcje muszą wpisywać się w Waszą politykę bezpieczeństwa, dlatego też wszystkie opcje, też poniżej za chwilkę, musicie dobrze przemyśleć, żeby po pierwsze nie obciążyć za bardzo urządzenia, a po drugie,
żeby nie wyciąć sobie całkowicie internetu albo jakichś funkcji, które są dla Was ważne. Poniżej mamy informacje o połączeniu. Mamy IP MAC Binding List, to jest ta opcja druga. I w zależności od tego, ile połączy się urządzeń, tak ta lista będzie się powiększała. Oczywiście możemy ręcznie dodać jakieś urządzenie. Mamy ARP Scanning. Mamy ARP List. Następnie Attack Defense. Tutaj możemy sobie włączyć, co chcemy blokować i przed jakimi zagrożeniami się zabezpieczyć. Możemy sobie też ustawić, przy jakich wartościach zabezpieczenia mają się włączyć. I Access Control. W Access Control mamy możliwość dodania polityk bezpieczeństwa dostępu z zewnątrz. Czy blokujemy, czy zezwalamy, którym łączem, jaki interfejs, jaka grupa. I efekt time, czyli kiedy. Dobrze. Behavior control. Tutaj mamy web filtering i web security. Po włączeniu tej funkcji, zobaczcie, ona też jest wyłączona, dlatego musicie ją włączyć, jeżeli chcecie z niej korzystać. Możemy włączyć blokowanie. No i jedna z ważniejszych funkcji to funkcja VPN-a. Tutaj mamy możliwość skonfigurowania IPsec, L2TP, PPTP i uruchomić, no i skonfigurować oczywiście dostęp dla konkretnych użytkowników. Tutaj konfigurujemy użytkowników, a tu każdy z serwerów, w zależności od technologii połączenia, od samego kanału, szyfrowania kanału VPN-owego, metody połączenia, mamy serwer, mamy klienta, globalne ustawienia, no i już listę tuneli, które mają połączenie. No i tak samo praktycznie jest z każdym, zobaczcie, z każdym serwerem. W zależności od skomplikowania, tak więcej opcji do konfiguracji nam przybywa. Zobaczcie. Authentication. Settings. User management. Możemy zrobić kopię zapasową, skonfigurować użytkowników. Kiedy może się połączyć, kiedy ma się rozłączyć. Ilu może być maksymalnie podłączonych użytkowników. No i status. Services. Tu możemy skonfigurować dynamiczny adres DNS. Szału nie ma, jeżeli chodzi o usługodawców. I UPnP. Też, zobaczcie, ta opcja jest wyłączona. System Tools. Tutaj to, słuchajcie, praktycznie szybciutko przelecimy te opcje. Tutaj jest po prostu możliwość skonfigurowania samych ustawień systemu, tak jak kopie zapasowe, aktualizacja, data, zegary do synchronizacji, diagnostyka. Tu akurat diagnostyka jest dość uboga. Zobaczcie, możemy tylko praktycznie co? Spingować i traceroute puścić. Aczkolwiek, słuchajcie, są to funkcje najważniejsze, tak na dobrą sprawę. System settings i system log. To jest ważne, bo możecie skonfigurować, sprawdzić, no, i wyeksportować
dzienniki zdarzeń. Tak prezentuje się oprogramowanie routera TP-Linka TLR605. Słuchajcie, jest to mały router. Wizualnie naprawdę bardzo malutki. Zresztą zapraszam do recenzji z tego właśnie urządzenia. Co do tego routera powstanie jeszcze kilka zapewne ciekawych filmów z samą konfiguracją, ale co się rzuca na pierwszy rzut oka, co można zobaczyć, że ma naprawdę całkiem spore możliwości konfiguracyjne w bardzo prosty sposób. Zobaczcie, to urządzenie to praktycznie jest niemalże intuicyjne i mimo, że jest napisane w języku angielskim, to oprogramowanie, że wszystkie komendy są po angielsku, to praktycznie rzecz biorąc jest na tyle intuicyjne, że osoba nawet, która nie do końca zna angielski, jest w stanie sobie poradzić. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcjonalności, poniżej pod filmem będzie link do strony producenta. No i oczywiście również zapraszam Was na filmy, które będą poświęcone systemowi Omada do zarządzania poprzez chmurę i ogólnie zarządzania access pointami, antenami zewnętrznymi, routerami, czyli centralne zarządzanie praktycznie wszystkimi rozwiązaniami TP-Linka, oczywiście z spółki biznesowej. Także zapraszam Was do tych filmów i dziękuję za poświęcony czas w tym filmie.